Przed Lechem Poznań mecz 1.4 Fortuna Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a z nami jest stoper kolejorza Bartosz Salomon. Bartek, na papierze pewnie Lech jest faworytem tego spotkania, ale z Górnikiem już dwa razy w tym sezonie się mierzyliśmy. Ty w obu tych spotkaniach wystąpiłeś, no i nie były to łatwe mecze. Także jakiego spotkania spodziewasz się w środę wieczorem w Zabrzu? No, graliśmy dwa razy w tym, w tym sezonie z Górnikiem i to były dwa ciężkie mecze. W obu dwóch przez monet nawet przegrywaliśmy 1-0. No i do tego gramy na wyjeździe, więc to będzie ciężki mecz. Ale oczywiście my jesteśmy w dobrym momencie naszym. Chcemy iść dalej, bo wygranie Power Polski to jest nasz cel. Więc szykujemy się na, na, na trudny mecz, ale zrobimy wszystko, żeby go wygrać. Na pewno tutaj górnika będzie to, że gra na swoim stadionie, ale do pewnego momentu ostatnio miał takie problemy z meczami na wyjazdach. Teraz udało się wygrać w Szczecinie, udało się wygrać efektownie. No i takie zwycięstwo na boisku mocnego rywala przed tymi kolejnymi wyjazdowymi meczami na pewno dodaje pewności siebie, tak to widzisz? No na pewno. Znaczy my, piłkarze, nigdy nie staramy się tak rozpatrywać to w tych kwestiach. To raczej takie są ciekawostki, poza że tutaj u siebie grasz lepiej na wyjeździe gorzej, no, ale to też jest naturalne, jak spojrzysz na tabelę wyjazdową i mecze u siebie, no to każdy zespół jest lepszy u siebie praktycznie. Nie? No, ale my teraz jesteśmy bardzo pewni siebie po takim zwycięstwach w trzecinie. Pokazaliśmy naszą siłę, więc trzeba iść za ciosem i w środę jutro to powtórzyć. Z takich. Z takich rzeczy działających na minus, jeśli chodzi o Górnika Zabrze, no to nie ma Jesusa Jimeneza, tego zawodnika, który dwa razy właśnie w meczach przeciwko nam strzelał gole. Kogo myślisz w zespole Górnika można się w tym momencie najbardziej obawiać? Myślę, że Górnik pokazał w tych naszych meczach, że ma wielu bardzo dobrych zawodników z przodu, więc każdy z nich może zadecydować o losach meczu. Dzisiaj będziemy ich analizować, ale no tak mówimy, znamy już ich. Wiemy, kogo, sprzeciwko komu będziemy grali, więc tym bardziej będzie, szanujemy ich i nie, nie zlekceważymy. A to myślę, że nam pomoże zargać lepszy mecz. Na koniec, już chciałbym trochę odbić od meczu Pucharu Polski i skonfrontować się z pewną opinią, która coraz bardziej jest powszechna, chociażby wśród piłkarskich ekspertów w Polsce. Bartosz Salomon, Antonio Milić to obecnie najlepszy duet stoperów w Polsce. Zgadzasz się z taką opinią, czy nie? My, zgadzam się z tym, że my staramy się jak najlepiej grać. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na naszym celu. No i fakty są takie, że tracimy niewiele, że do, do tej pory dobrze wszystko wyglądało, mniej więcej. No, cies, cieszą takie opinie, na to pracujemy, ale no, to nic nie znaczy. W każdym meczu trzeba udowadniać, że się dobrymi zawodnikami i dobrą drużyną, więc to, co zrobiliśmy się nie liczy, teraz tylko te ostatnie 11 meczy i na tym się skupiamy. Do tej pory kolejos w tych rozgrywkach w tym sezonie mierzył się z drużynami niżej notowanymi. Rozpoznanie tego rywala było może w ten, z tego powodu trochę utrudnione. No, Górnika dobrze znamy. Dwa razy się mierzyliśmy z nim w Ekstraklasie. Nie były to łatwe mecze. Jakiego meczu tym razem się spodziewacie z górnikiem w środowy wieczór? Bo spodziewamy się trudnego meczu bez dwóch zdań. Górnik zawsze to jest zupełnie inna drużyna niż z tą, którą zmierzyliśmy się. W drugiej kolejce tego sezonu, kiedy graliśmy u nich, wtedy ręka trenera Urbana jeszcze no, nie była widoczna, że tak powiem. Trener dopiero układał sobie zespół po, po swojemu tę grę, natomiast no, ta ręka była już widoczna, kiedy graliśmy z górnikiem u siebie. Bardzo wysoko nam poprzeczkę postawili w tym meczu. Przegrywaliśmy, dopiero w końcówce spotkania udało nam się wygrać, także. Spodziewam się, no myślę, że podobnego meczu jak u nas, że górnik postawi nam wysoką poprzeczkę, trzeba będzie mocno napracować się, ale wierzę, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i że będziemy potrafili tę przeszkodę pokonać. W tych obu meczach ligowych Górnik pokazał, że mimo tego, że nie był stawiany oczywiście w roli faworyta, to zagrał otwartą piłkę ofensywną, i to też powinno wydaje się sprzyjać kolejorzowi, że Górnik nie będzie zamknięty na swojej połowie, będzie chciał atakować, stworzy trochę więcej miejsca też dla Lecha w ataku. Chcielibyśmy, żeby tak było przede wszystkim, żeby to było dobre widowisko, żeby kibice obejrzeli dobry mecz z wieloma sytuacjami podbramkowymi, z bramkami w meczu, żeby. To nie było spotkanie, gdzie jedna z drużyn zamuruje się, a druga będzie tylko atakowała. E, tak jak Pan wspomniał, no Górnik to jest inny zespół, który chce grać w piłkę. Liczymy na takie spotkanie, natomiast e, pamiętajmy, że to jest mecz Pucharu Polski, gdzie tylko e, jedno spotkanie decyduje o tym, czy awansuje się do dalszej fazy rozgrywek, czy nie. Także to może, e, myślę, troszkę zaważyć na, 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 na randze, na wadze spotkania. Ale niemniej jednak myślę, że ciekawe nasze spotkanie czeka i że kibice obejrzą dobre widowisko. W tych dwóch spotkaniach ligowych, w których mierzyliśmy się z górnikiem, zawodnikiem, który najwięcej krwi napsuł kolejerzowi był Jesus Jimenez. Tego zawodnika już w górniku nie ma. To kogo powinni się piłkarze Lecha najbardziej obawiać ze, ze strony górnika? No z pewnością Lukas Podolski to jest inny zawodnik niż Lukas z początku sezonu. On no już pokazał, że mimo swojego wieku no potrafi świetnie grać w piłkę. Myślę, że Nowak jest takim kolejnym zawodnikiem. Krawczyk też nie wygląda najgorzej w ostatnim czasie, także ta, ta siła rażenia w górniku jest. Przede wszystkim górnik to jest zespołowość. Trener Urban poukładał sobie ten zespół, pewne, pewne zachowania, pewne. Mechanizmy dobrze funkcjonują i myślę, że górnik dobrze funkcjonuje jako ogólnie jako zespół. Te indywidualności może mają mniejsze znaczenie, natomiast pewne mechanizmy, które sobie wypracowali, świę, świetnie funkcjonują i myślę, że to w dużej, w dużej mierze jest, jest siłą górnika na dzień dzisiejszy. W dotychczasowych meczach Puchar Polski widzieliśmy w składzie Lecha sporo rotacji w porównaniu do tego, jak wyglądał kolejarz w meczach ligowych. Czy podobnego rozwiązania powinniśmy się spodziewać w meczu z Górnikiem, czy to już jest taka faza, gdzie nie ma miejsca na, na takie, nazwijmy to eksperymenty? Z pewnością jakieś zmiany w składzie będą, chociażby dlatego, że dwóch młodzieżowców musi wystąpić od pierwszej minuty, a w ostatnim meczu w Szczecinie z Pogonią wystąpiliśmy z jednym młodzieżowcem, także ta zmiana jest tutaj wymuszona. Na dzień dzisiejszy jeszcze jesteśmy trochę ponad dobę przed meczem. Jeszcze sami nie jesteśmy pewni tego składu, leczymy drobne urazy, które, które, które zawodnicy mieli po, po meczu w Szczecinie. Nie są to jakieś poważne rzeczy, no niemniej jednak też musimy mieć w pamięci, że, że kilka dni po meczu z górnikiem gramy bardzo ważny mecz z Rakowem Częstochowa, także w tej chwili jeszcze zastanawiamy się, bierzemy więcej zawodników do zabrze i na miejscu dopiero będziemy Myślę po wieczornie odprawie, czy nawet w dniu meczu decydować, jaka jedenastka wybiegnie na to ćwierćfinałowe spotkanie w Zabrzu.